Witam Państwa bardzo serdecznie. Upał niemiłosierny, a po burzy dodatkowo jeszcze jest niezwykle parno. Drodzy Państwo, ja bardzo często słyszę na przykład taką frazę wypowiadaną w tej narracji takiej publicznej, medialnej. Masz prawo wierzyć w co chcesz. To jest bardzo często, w szczególności dzisiaj na przykład, powtarzane hasło populistyczne. Masz prawo wierzyć w co chcesz. Problem na tym polega, że nie masz prawa wierzyć w prawdę. Samo słowo prawo, że masz prawo, sugeruje, że trupem takim nawet powiedziałbym etymologicznym powinniśmy zmierzać w kwestii wiary, prawda, ugruntowanej oczywiście merytorycznie, bo to nie jest wiara wyabstrahowana z konkretów życia, bo mówimy przecież, że nauce też się wierzy, prawda? Wierzymy nauce, tak się mówi, manipulowanej. Ale tym tropem idąc, ta wiara powinna zmierzać zawsze w stronę prawdy. A u nas sytuacja jest diametralnie odmienna. Drodzy Państwo, zawsze przychodzi ktoś, tak jak to mamy dzisiaj, no bo kiedyś palono ludzi na stosie, prawda? Dzisiaj ci ludzie są paleni na stosie w trochę inny sposób. Ale zawsze przychodzi ktoś, kto mówi, w co należy wierzyć, tudzież w co warto wierzyć, bo nie przetrwasz. Inaczej, jak nie będziesz w to wierzyć, prawda, co my powiemy dzisiaj, tak jak ideologie neomarksistowskie nakazują, jeśli nie będziesz w to wierzyć, no to i nie pójdziesz za nami, to nie przetrwasz. A więc mamy tutaj kwestię wiary, kwestię prawdy, rozstrzygnięcia intelektualnego, w co wierzyć, a czemu nie wierzyć. No i ten oczywiście szantaż. To jest szantaż, prawda? W średniowieczu, gdy palono ludzi na stosie, to oni wybierali śmierć. A dlaczego wybierali śmierć? Wybierali śmierć, bo prawda była dla nich ważniejsza. Ale w tamtym czasie było bardzo podobnie to wyglądało, jeśli chodzi o kwestię tego, co widzimy dzisiaj. Zmieniły się tylko mechanizmy, formy działania się zmieniły. Natomiast w czasach średniowiecza także mówiono, że albo idziesz z nami, bo tylko z nami jest prawda, albo idziesz na stos. I tam jest miejsce prawdy. Cały czas jest miejsce prawdy na stosie. Więc kwestie twierdzenia, że ja mam prawo wierzyć w co mi się podoba, czyli rób ta, co chce ta, to jest głupota totalna. Ja nie mam prawa wierzyć w co mi się podoba. Absolutnie nie. Kwestią najistotniejszą teraz tutaj jest ustanowienie takie paradygmatyczne, że albo się wierzy prawdzie, i prawda, jako że jest niezwykle okrutna, ona jest okrutna do przesady. Odbierze nam przywilej myślenia tego, oferowany dzisiaj przez ten cały system mainstreamowy ideologii neomarksistowskiej, odbierze nam przywilej afirmowania własnej głupoty, bo tym ludziom dzisiaj zależy na tym, żeby ogłupiać ludzi do tego stopnia, żeby uwierzyli w jakąś indoktrynację, taką nazwijmy to obiektywną, populistyczną, żeby im wbić do tych pustych łbów informacje, że mogą być kim chcą. Na przykład, nazwijmy to w ten sposób, my wam dajemy takie prawo, dzięki nam, dzisiaj rządzącym, miłościwie panującym, macie prawo według naszych standardów myślenia robić sobie co chcecie, oczywiście, że w ramach tego prawa także macie prawo robić co chcecie, być oczywiście posłusznym tym mocodawcom, którzy te prawa ustalają, no bo w przeciwnym razie może się okazać, że gdybyście się zbuntowali i zaczęli myśleć samodzielnie, to może się okazać bardzo szybko, żebyście własne życie stracili, tudzież byłoby ono okupione jakimiś nieprzyjemnościami, a jak wiemy, ludzkie zwierzęta bardzo się boją cierpienia. Ludzkie zwierzęta bardzo się boją cierpienia. Ja bym nawet powiedział,
że ludzkie zwierzęta unikają cierpienia jak ognia. Jak ognia na stosie, dlatego przy tej okazji wszystko na to wskazuje, że będzie ich czekał ogień piekielny. I to, co ja, drodzy Państwo, bardzo często mówię, bo dzisiaj to widzimy już w pełnej krasie, bo ludzie są po raz kolejny marginalizowani, szykuje się dla nich stosy. Nawet niedawno taki młody chłopak z Wielkiej Brytanii, za to, że sprzeciwiał się ideologiom neomarksistowskim, poczynił tam jakiś wpis, zdaje się, na Facebooku, za co został ukarany karą 20 miesięcy więzienia. No to kara naprawdę dotkliwa, tylko za to, że się rodziło prawdę. Że się rodziło prawdę. Dla ludzkich zwierząt przetrwanie jest rzeczą tak fundamentalną, że oni nigdy nie wybiorą prawdy. Oni chcą przetrwać. Ludzkie zwierzę jest, jakby to powiedzieć, mało uświadomione, okaleczone, skoncentrowane na celach tak płytkich i trywialnych, żeby zabezpieczyć swój własny interes, ten swój tyłeczek, tak, to jest dla nich najważniejsze, zrobić interes, zarobić jak najwięcej, najczęściej kosztem innych, bo to jest dla nich najważniejsze. Sprawy narodu, sprawy ojczyzny, kwestie prawdy, to są sprawy drugorzędne. Zresztą na Zachodzie nigdy nie było prawdy, no to zwróćcie uwagę, że na Zachodzie nigdy prawdy nie było, więc to wszystko, co dzisiaj jeszcze dodatkowo przychodzi do nas z Zachodu, to nas jeszcze bardziej okalecza. My byliśmy narodem kiedyś wyjątkowo szlachetnym, który nie patrzył absolutnie na swój własny interes, bo to przecież my walczyliśmy na wszystkich frontach świata. Walczyliśmy o wolność naszą i waszą, prawda? A okazało się, że nawet o swoją wolność nie zawalczyliśmy. Tak to wygląda. Rób ta, co chce ta, prawda? Wierzcie sobie, w co chcecie, ale to my wam powiemy, w co macie wierzyć. A gdy przychodzi prawda, gdy prawda się rodzi z użyciem moralnego zła, to odbiera nam tak naprawdę wszelkie siły do życia. Wszelkie siły do życia nam odbiera. Ukazuje nam naszą głupotę, nasze partactwo, nasze dyletanctwo, naszą brzydotę. I dopiero stamtąd możemy powstać z tego upadku. Możemy powstać, stanąć wreszcie na wyprostowanych nogach z dumnie uniesioną głową do góry i podziękować Bogu, że nam taki los zesłał w tym cierpieniu, bo dzięki temu możemy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy okaleczeni mentalnie przez te wszystkie systemy myślowe. Jesteśmy okaleczani non-stop przez te systemy. Nie stajemy się ludźmi, stajemy się zwierzętami, które tylko manipulują i które tylko kalkulują. Nic więcej. Droga do bycia człowiekiem to jest bardzo trudna droga, ale to jest najwyższa prawda, największa świętość, jaką nam wszechświat, czy jak chcecie, Bóg ofiarował. Dopiero tutaj, stając w pełnej krasie, dosłownie na tym polu rodzenia prawdy, możemy stawać się ludźmi. I prawda nie ma prawa być krępowana przez kogokolwiek. Nikt nie może przyjść i powiedzieć nam, w co mamy wierzyć, prawda, albo co mamy myśleć, ale ludzie tej indoktrynacji ulegają. Oni chcą przetrwać, przetrwać za wszelką cenę. I tak, drodzy Państwo, kwestie takiej wiary to wyglądały bardzo różnie, takich wierzeń, bo niektóre z tych wierzeń, te przesądy, one nie są nawet szkodliwe, a niektóre są bardzo szkodliwe, tak jak te ideologie neomarksistowskie teraz. Ale, prawda, kwestie tej wiary, które są skrępowane przez ludzi szkodliwych dla systemu, którzy chcą sobie w dalszym ciągu te jednostki żyjące na świecie podporządkowywać, władać nimi, mieć nad nimi władzę, to jest największe bluźnierstwo. To jest brutalizacja życia. Wielu ludzi nawet nie wie, kim jest. Wielu ludzi nie ma pojęcia, kim jest. Jeśli jest w tobie prawda, jeśli stajesz rzeczywiście w tej swojej postaci, bez przyłbicy z rąk, to nie chowasz się za żadnym desygnatem, za żadnym symbolem i za żadną ideologią. Bo wszelkie ideologie, wszelkie systemy to jest zatracanie własnego myślenia w myśleniu ogółu i dobrej moralności w złej moralności. Obojętnie
gdzie byś nie poszedł, jeśli zbiera się przy tobie bractwo, to zawsze przy tej okazji, za chwilę już pojawi się to, co jest demoniczne. Tak to wygląda. Nikt nie powinien chcieć położyć swoich łap na świętym terenie rodzenia prawdy. I w to trzeba wierzyć, że prawda ma być wytwarzana cały czas, non-stop, z użyciem moralnego zła, które będzie odbierać władzę cwaniakom, którzy chcą na terenie prawdy teraz położyć swoje ręce i robić doskonały interes. I tak zachowuje się teraz Konfederacja, którą tak krytykowałem na przykład na kanale ostatnio, bo oni się do stoliczka przysiedli, oni już chcą władzy, żadnego rodzenia prawdy. Będą stosowali swój terror, jeśli dojdzie do tego, że władzę zdobędą. To zobaczycie, to jest tylko kwestia czasu. Ale ja musiałem napotkać wielu przeciwników tej opcji myślenia, prawda? Kiedy ja mówię, że zło moralne musi być wykorzystane w procesie kulturowego postępu poprzez rzetelną krytykę, tak żeby prawda cały czas się w każdych pokoleniach się mogła rodzić, bo inaczej zło destruktywne wróci i zatoczy koło. I to jest ta wspaniała, piękna idea. Przetrwanie nie jest najistotniejsze. Przetrwanie tutaj nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj nie ma prawie ludzi na świecie, którzy byliby w stanie albo byliby gotowi oddać życie, tak jak kiedyś robili to ci średniowieczni bohaterowie. A dlaczego, drodzy Państwo? Przetrwanie w ogóle nie zostało dla nas przewidziane. Przetrwanie się w ogóle nie liczy, nie ma znaczenia przetrwanie. Lepiej umrzeć z honorem, potius mori quam foedari. Tak, niż zasłużyć na potępienie. Zobaczcie, jaka spuścizna wielka tych autorytetów historycznych. Cóż nam ofiarowali? Nic! Oni chcieli przetrwać. Uczcie się tego, że przede wszystkim, że przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane. Przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. Na najwyższym szczeblu ewolucji walka o przetrwanie nie ma żadnego znaczenia. Ale człowiek, który rodzi prawdę w tym duchu i w poczuciu obowiązku, z tym czystym sumieniem, on zostaje przeganiany. On nawet nie ma prawa żyć. On musi skończyć na stosie, bo jest nieprzyjemny. A zapłaci się jakiemuś szarlatanowi i da mu się posadę w Parlamencie Europejskim, z czego nic nie wyniknie absolutnie. O czym już zresztą też na kanale mówiłem. Bo najistotniejsze jest teraz opuścić, na przykład w tym kontekście myślenia, dla nas, dla sprawy polskiej, opuścić Unię Europejską. Polexit jest najkorzystniejszy. Więc to są sprawy fundamentalne. Rób ta, co chce ta. Ja mam tak, a ja mam tak, a ja mam siak i tak dalej. A ten, kto myśli w tonie rodzenia prawdy, nie ma nic. Nie ma nic, drodzy Państwo. Rodzenie prawdy na tym polega, że wstaje się rano i jest się w pustce. Prawda spoczywa zawsze w pustce. Nigdzie indziej nie spoczywa prawda. Możecie przeżyć najwspanialszy dzień ze swoją partnerką, przyjacielem, a rano wstaniecie i okazuje się, że wszystko, co zostało wczoraj zdobyte, jest już utracone. I że trzeba budować od nowa. A ci, którzy myślą, że już sobie przywłaszczyli ten majestat prawdy, to za chwilę się okaże, bardzo często, że stają przed sądem, prawda? I toczy się sprawa o rozwód na przykład i podział majątku, no bo tak się zachłysnęli ideą spokoju, bezpieczeństwa, harmonii, no i realizacji przy tej okazji własnych interesów, bo to jest też bardzo ważne. Własne interesy trzeba zabezpieczyć, bo taka rodzina, taka komórka to jest bardzo często jak korporacja. Jak korporacja, bardzo często to są korporacje. Oni, rodziny też robią doskonałe interesy, więc Król Pustkowia. Dlaczego Król Pustkowia? Bo prawda jest zawsze na pustkowiu. Prawda jest zawsze tylko tam, gdzie nas jeszcze nie ma. I to jest najwyższa wiara. Z poparciem oczywiście merytorycznym, poparciem tej argumentacji, prawda? Nie żadnej tam sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja może powiedzieć to, co zostało już powiedziane, prawda? I bardzo często sztuczna inteligencja, zwróćcie Państwo uwagę, jest wykorzystywana na co? Na potrzeby przetrwania, bo to jest siła biologiczna. Widzimy te siły sztucznej inteligencji, widzimy w przyrodzie. One tam są dokładnie.
jak przetrwać. Dlatego świat ostatecznie przy użyciu sztucznej inteligencji będzie całkowicie kontrolowany. Przez te systemy, które powiedzą wam, w co wierzyć, co myśleć, jak chodzić, bo to będzie najlepsze zabezpieczenie dla idei przetrwania, które nie zostało dla nas przewidziane, bo o tym już państwu przecież właśnie powiedziałem. I gdy przychodzi człowiek szalony, a ja wierzę tylko człowiekowi szalonemu, słucham tego, co mówi człowiek szalony, słucham tego, tych krytycznych wniosków, które ma mi do przekazania i patrzę przede wszystkim na to, czy nie stoi za nim jakaś organizacja. Bo jak stoi za nim jakaś organizacja, to w tej organizacji właśnie umiera imię prawdy. Organizacje robią tylko tyle, że chcą na terenie prawdy, wolności, także wolności słowa oczywiście, położyć swoje łapy i następnie dyrygować, nadzorować cały system pod kontrolą już za niedługo technologii, koncernów i tego lęku wywoływanego przez koncerny farmaceutyczne, bo jak nie przyjmiesz, prawda, tej trucizny, tej szczypawy, to umrzesz. No to trzeba tym ludziom powiedzieć, no to umrę i co mi zrobicie? Co mi zrobicie? Czego wy się tak boicie żyć? Powiedzcie mi, czego się boicie żyć? Dlaczego nie wierzycie temu, co jest najszlachetniejsze, co jest najczystsze? Co myślicie, że wasze imię będzie zapisane w historii, skoro ja mówię państwu, że każde imię będzie wymazane i wszystko będzie zapomniane? Na najwyższym szczeblu ewolucji już nie chodzi w ogóle o te kwestie. O te kwestie, o które walczymy od zarania dziejów naszej cywilizacji. Dlaczego ci słynni tam w przeszłości Platony, Arystotelesy, prawda, cwaniactwo, jedno wielkie, banda półgłówków. Od Arystotelesa to wiemy, że prawda może być obiektywna. Że jeśli prawda jakakolwiek jest, to jest obiektywna. No to jak chcecie obiektywnej prawdy, to obiektywna prawda wam powie, w co macie wierzyć. I dzisiaj jest taka obiektywna prawda, neomarksistowska. Wcześniej była prawicowa prawda, ona też mówiła, w co trzeba wierzyć, bo jak nie, to na stos. Dzisiaj jest lewicowa, nowolewicowa, neomarksistowska. I ona też mówi, jak nie będziecie w to wierzyć, to na stos. I z każdej strony, w każdym systemie pojawiają się ludzie, którzy chcą działać na rzecz rodzenia prawdy, ale ta prawda się nie może rodzić. Bo jak ona ma się rodzić, kiedy prawda zmusza czy odbiera władzę, a władza stoi u podstawy walki o przetrwanie. Kiedy ja mówię państwu, że to przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane, że poprzez subiektywną obiektywizację prawda powinna się urodzić w społeczeństwie i poprzez wykluczanie każdego szarlatana, cwaniaka, który by coś komuś obiecywał. Że on coś załatwi, że on coś zrobi i ludzi gromadził wokół siebie, a tym samym tworzył swój kapitał polityczny, bo to jest bardzo często. Widzimy to bardzo często, byleby kapitał polityczny zrobił, a za chwilę potem siedzi na stołku i już ma apanaże 10, 20, 30 razy wyższe niż my. Tak to wygląda. I obawiamy się szalonego człowieka, nieprzyjemnego, jaki on jest niesympatyczny, ale wystarczy, że nam cwaniak pokaże serduszko, podszyje się, prawda, pod borowika szlachetnego, jaki to on jest dobry, czysty, tak, tak, albo się schowa za jakąś ideą, którą znamy z historii, on jest propagatorem wielkich idei historycznych i za chwilę później, oczywiście po tym jak się podszył pod borowika szlachetnego, okazuje się, że mamy do czynienia z borowikiem, ale szatańskim. Tak to wygląda. Więc nie ma się czego bać, drodzy państwo. I jedyna wiara, jakakolwiek może być, bo mówiliśmy tutaj o wierze także w kontekście tego, że wierzy się w nauce, prawda? Ja wierzę nauce. No dobrze, tylko jakiej nauce chcesz wierzyć? Tej zmanipulowanej dzisiaj nauce? A czy nauka jakakolwiek by nie była, czy ona rozwiąże twój problem wolności? Jeśli chcesz problem wolności mieć rozwiązany poprzez naukę, co próbuje robić psychologia od 100 lat, to się okaże, że w tych systemach indoktrynacji zajmiesz miejsce w szeregu tej grupy ludzkiej teraz, obecnie, prawda, obiektywnej, naukowej, tak zwanej, gdzie będą normy, wzorce zachowań, no i tolerancja dla tego wszystkiego przy tej okazji, co jest ułomne i szkodliwe. I teraz prawda nie ma prawa tolerować niczego, co jest fałszywe, co jest zbrutalizowane. Nie ma prawa i każdy człowiek musi mieć w sobie wbite w głowę to przekonanie, że nic jeszcze o sobie nie wie, że nie ma prawa się schować za żadnym symbolem, że ma być otwarty na prawdę, tak? I jednocześnie wyrażać sprzeciw
wobec wszystkiego, co zagraża jej rodzeniu. Dlatego eliminacja, tak jak dzisiaj są eliminowani ludzie, którzy rodzą prawdę. Oni są eliminowani, prawda? Oni na margines idą. A w normalnym świecie to całą tę swołocz ogłupioną, która się zbiera w grupy, byleby tylko stosować terror i przemoc, czy to z jednej, czy to z drugiej strony, czy to w tym systemie, czy to w tamtym systemie, czy to w tym czasie, w którym żyjemy, czy to w czasach przeszłych, z tym trzeba walczyć. Prawda nie ma prawa być skrępowana przez nikogo. Tyle by było na dzisiaj, drodzy Państwo, od Króla Polskiego. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.